I witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ekspert i zapraszam was na kolejny odcinek SGSM Premium. W tym odcinku poruszę temat kolejnej wersji Who Wants to be a Millionaire Hot Seat. Będzie to tym razem wersja ukraińska. Millionaire Garyacie Krislo, tak się nazywała ta wersja, którą prowadził Wolodymyr Zelenski na antenie stacji Inter. Emisja tego programu nie trwała długo, od 15 lutego do 13 sierpnia 2011 roku. Główną nagrodą do wygrania był 1 milion hrywien. Zasady były typowe jak dla formatu Hot Seat. 6 zawodników w kolejce do gry, koła ratunkowe, pas, którego działania nie muszę tłumaczyć, oraz 15 pytań i stawki były następujące: 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 25000, 50000, 100000, 150000, ćwierć miliona i 1 milion hrywien jako główna wygrana. Studio i czołówka były praktycznie takie same jak w wersji australijskiej, natomiast jeśli chodzi o oprawę muzyczną podczas pytań, to została wykorzystana muzyka ze standardowej wersji, gdzie jest obecnie wykorzystywana m.in. w Niemczech czy w Austrii. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ukraińską wersję Millionaire Hot Seat. Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM Premium. Cześć!